Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy vlog poświęcony jest wyjazdowi do miejscowości Lidzbark. To właśnie w tym mieście będziemy organizować zlot, rodzinny zlot detektorystów, który odbędzie się 19, 20, 21 maja. Podczas tego wydarzenia będziemy prowadzić poszukiwania miejsc bitwy z 1703 roku, jak również odbędą się trzecie mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. A dzisiejszym kierowcą jest Ewelinka. Dzisiejszego wyjazdu. Także prowadzi powoli i bezpiecznie. Kierowca się przeciąga. Rano wstała. Musiała rano wstać, ale szczęśliwa, zadowolona. Zobaczcie, dojechaliśmy już na plażę w Lidzbarku. Zaraz Wam tą plażę pokażę, tam gdzie odbędą się trzecie mistrzostwa Polski w poszukiwaniach. Każdy, kto przyjedzie na zawody, na zlot, może korzystać z darmowych parkingów, które są w obrębie stadionu i właśnie tej plaży. Idziemy sobie teraz na plażę, pokażemy Wam, jak wygląda ta plaża, jak tutaj jest przygotowana do tych naszych zawodów. Wejdziemy sobie tutaj na taki taras widokowy. Najpierw z lotu ptaka i z tego tarasu pokażemy Wam plażę, a potem zejdziemy sobie niżej. Pokażemy Wam też, jakiej długości jest ta plaża. Spójrzcie. Piękne, ładne pomosty. Trampoliny widokowe i tam w tle takie zadaszenie widać. Tam sobie też zaraz zejdziemy. No i zjeżdżalnia. Ona jeszcze nie będzie czynna. Czy będzie czynna? No co ty? Za zimno. Za zimno. Jeszcze nie ta pora. O. Tak to wszystko tutaj wygląda. I zaraz sobie zejdziemy na dół, żebyście mogli zobaczyć detale i szczegóły związane z naszym wydarzeniem. Tu u góry, za moimi plecami, na tym tarasie będzie otwarcie zawodów. W niedzielę 21 maja. Oko. No, a ja bez wykrywacza na oko już znalazłem spinkę dziecięcą. Zawsze coś jest. A drugi fancik na oko. Zobaczcie. To monetka. Bogata tu plaża. Oj, bardzo bogata. Spodziewałabyś się, że na oko znajdę monetkę? Spodziewałabym się. Naprawdę, możesz mi nie uwierzyć, ale spodziewałabym się. 10 grosików. Wszystkim osobom, które będą uczestniczyły w trzecich mistrzostwach Polski, oczywiście też życzymy dużo szczęścia, bo będzie wiele, wiele atrakcyjnych nagród do wygrania. Główną nagrodą, oprócz tytułu mistrza Polski w poszukiwaniach plażowych, jest do wygrania wykrywacz metali firmy Nocta, Nocta The Legend, wersja WHP ze słuchawkami. W jaki sposób ten wykrywacz można wygrać? Na plaży będzie ulokowany szczęśliwy żeton i kto znajdzie ten żeton, a każdy z uczestników ma równe szanse, taki wykrywacz otrzyma. Prawda? Prawda. Gdybym miała możliwość, to sama bym wystartowała. No i też sita, nie? Dokładnie. Też sita będą nagrodami od firmy Swagger. No i oczywiście sklep Poszukiwacz EU, właściciel marki Conservo, ufundował specjalny pakiet, który też będzie poddany pod nagrody, tak? Pod nagrody. Tu u góry plaża miejska i tu odbędą się trzecie mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. A tu na stadionie będzie nasz zlot. Wszystko w jednym kompleksie. A teraz idziemy dalej.
na miejsce głównego naszego 3-dniowego zlotu, czyli na stadion. Przechodzimy teraz tutaj koło takiego dużego ośrodka wczasowego. Jeżeli ktoś nie chciałby spać na polu namiotowym, to może skorzystać z tego ośrodka. Zaraz go Wam pokażemy na zdjęciach. Tu jest szyld reklamowy. Zwróćcie uwagę, że to są telefony, jeżeli ktoś by chciał wynająć sobie tutaj pokoik w tym ośrodku, który już Wam pokazuję. Może śmiało dzwonić, na pewno są wolne miejsca. Który się znajduje pomiędzy plażą a stadionem. To jest tak w samym centrum naszego wydarzenia. A powtórz jeszcze raz, między? Między plażą a stadionem, w samym centrum naszego wydarzenia. Tak jest. Leśniczówka 9. Tak nazywa się te miejsce czy adres? Adres. Bo adres. Sam ten... Boże, hotel nazywa się Ambrowil. No. Ambrowil. A o nasze bezpieczeństwo będzie dbała też policja. Już dbają. Już dbają, tak jest. Idziemy sobie dalej, zobaczcie, tu jest ten hotelik. Odwracam się i już jest wejście na stadion. Także to jest bliziutko wszystko. Wszystko jest w jednym kompleksie, w obszarze dosłownie skupione. To jest na 200 metrach kwadratowych. O, i wchodzimy sobie na stadion. Jak przekroczycie bramę stadionu, ukaże Wam się taki duży budynek. Tam będzie mieściło się biuro zawodów. Przy tym budynku będzie też kilka miejsc parkingowych. Także będzie można zaparkować. Większość osób zapewne zaparkuje na plaży, na stadionie, a część tutaj, jak Wam pokazuję. Dojdziemy teraz do miejsca, gdzie jest pole namiotowe, z którego będziecie mogli korzystać. Może jak tu jesteśmy, pokażmy toalety. Toalety. Miejsce, w którym znajdują się toalety. W tym budynku, gdzie jest biuro zawodów, też będą dostępne toalety i są tutaj też prysznice. Będziecie mogli korzystać. Ci, którzy będą oczywiście spać na polach namiotowych. Tutaj, gdzie stoi ta przyczepa, tutaj będziecie mogli zaparkować sobie też auta, zwłaszcza osoby, które będą korzystały z pola namiotowego. Też tutaj miejsce będzie dla osób, które przyjadą kamperami. No i oczywiście pokażę Wam też, gdzie będzie pole namiotowe, gdzie będzie rozstawione przez Was namiocik. Wchodzimy teraz w miejsce, gdzie będzie główny zlot. Piątek, sobota, to tutaj będziemy się widzieć, to tutaj będzie otwarcie zlotu, a te budynki to właśnie są częścią, pozostałością dawnych koszar niemieckich, także w takim oto klimatycznym miejscu wszystko będzie się działo. Zobaczcie, tutaj na tym boisku będziemy grillować, oglądać kino plenerowe i będziemy wymieniać doświadczenia związane z poszukiwaniami. Tutaj będzie można dotknąć wykrywacze metali firmy Nocta, jak również sita i środki do czyszczenia konserwy. W tej wiatce będziemy posiłkować się. O, tutaj wszystko będzie się działo. Tutaj proszę, zobaczcie. Już piątek 19 widzimy się tutaj w tym miejscu. 20 poszukiwania, odprawa w tym miejscu i 21 przenosimy się na plażę, którą Wam wcześniej pokazywaliśmy. Coś chciałabyś dodać naszym widzom? Tak, że jest mi zimno. A jaka będzie pogoda, jaką zapowiadają na weekend? Zamówiliśmy najlepszą, więc będzie cieplutko. A zaraz tutaj za wiatą będą postawione namiociki reklamowe. A tam dalej, zobaczcie, będzie można postawić swój namiocik, o którym wcześniej wspominałem. Klimat niesamowity. Czyli namiociki tam dalej i tu się odwracam. Pokazuję Wam tą wiatę, gdzie wszystko będzie się działo, a będzie się działo bardzo dużo. Przygotowania do zlotu trwają. Jak widzicie, pierwsze banery zostały już powieszone. Pomimo, że do zlotu jeszcze kilka dni.